to są antylopy, które pierwszy raz urodziły się w Opolu. Bongo hodujemy od 5-6 lat. Teraz oczywiście z wielkim, ogromnym powodzeniem. 27 stycznia urodziło się to maleństwo. Jest to samiczka o przepięknym imieniu Orzeszek, a w języku suahili Karanga. Cieszymy się bardzo, że poród przebiegł oczywiście bez żadnych komplikacji. Trwała cała akcja porodowa około 2 godzin. Młode się urodziło, mama jest pierworódką, niemniej jednak wiedziała doskonale, jak zaopiekować się maleństwem, dba o nią. Młode jest karmione regularnie przez mamę na każde swoje życzenie. Mama praktycznie ją wylizuje, każde nasze odwiedziny, żeby sprawdzić, czy wszystko tu jest dobrze. Oczywiście jest pod bardzo szczególnym nadzorem mamy, ale cieszymy się też również, że mama jest dość zrównoważonym osobnikiem i pozwala nam na, powiedzmy, doglądanie tego maleństwa. Wszystko idzie w dobrą stronę, małe ma 10 w tej chwili dni. Widzimy, już urosło, jest połowę większe, gubią się te niesymetryczne rzeczy, jak na przykład stosunek wielkich, ogromnych uszu do reszty ciała. Jest bardzo ciekawskie, wypuszczamy ją na tak zwany korytarz paszowy, po którym my się poruszamy. Mama obserwuje, jak daleko małe się porusza. Chodzi nam też o to, żeby małe się socjalizowało i z opiekunami, i z pozostałymi zwierzętami, które są w tym obiekcie. Jest tata i są ciocie. Także chcielibyśmy, żeby po prostu ta socjalizacja przebiegła jak najlepiej, tylko i wyłącznie po to, żeby później bezpiecznie można było te zwierzęta znów połączyć w jedno duże statko i żeby mogły paść się na naszych pięknych wybiegach. Jest to jedna z największych antylop leśnych, podkreślam. Jak my je poznajemy? Mają przepiękne wzory oczywiście na swoim ciele w postaci pasków i plam. Na policzkach mają charakterystyczne plamki. Na przykład tutaj nasza Okima, którą teraz pokazujemy, przyjechała z siostrą i Okima ma 2 plamki, a jej siostra, 3 plamki, przepraszam, a jej siostra ma 2. Mają nadane oczywiście imiona, ale z daleka możemy już poznać po ilości właśnie zmian plamek, pasków w okolicach łopatki. W przeciwieństwie do mamy nie ma tych potężnych rogów. Jak to się będzie kształtowało, jeśli właśnie chodzi o dorastanie maleństwa? Powolutku one się będą oczywiście z wiekiem pojawiać. Myślę, że w okolicach 8 miesiąca już będą bardzo konkretne zawiązki rogowe. Jeżeli będzie miało 2 lata, to jeżeli widzimy rogi mamy, to ona będzie miała dokładnie takie same. Tej samej wielkości, grubości, czyli będą już potężną bronią na głowie tego zwierzęcia. Teraz je mleko mamy, a co będzie jadła, jak dorośnie, i co prawdopodobnie jest największym przysmakiem Bongo? To są przede wszystkim liściożery, więc liście drzew, kora drzew, no to jest ich przysmak. Na drzewach rosną też jabłka, ale to nie będzie ich przysmakiem? W owocach nie bardzo gustują. Nauczyły się jeść oczywiście w ogrodzie zoologicznym warzywa. Z owocami tak nie za bardzo, ale dlaczego? Bo cukier, bo tuczenie zwierząt, bo cukier, który będzie wykluczał najważniejszą tych antylop, czyli związki selenu, które są bardzo potrzebne do rozwoju tych zwierząt prawidłowego. Więc tutaj też trzymamy rękę na pulsie, żeby z tą dietą sobie nie folgować. Kiedy przyjdzie już czas na to, by ci, którzy przyjdą do zoo, zobaczyli i mamę, i jej pociechę? To wszystko zależy tak naprawdę od temperatur zewnętrznych. Bo jeżeli będzie to kwiecień, mała już będzie na tyle obyta ze stadem i my będziemy mieli na pewno jakąś gwarancję tego, że jest mocna, że sobie poradzi. Jeżeli temperatury pozwolą, połowa marca, koniec marca, początek kwietnia, to są zwierzęta, które naprawdę temperatura w granicach 10 stopni na plusie nic im nie zrobi. Ale tutaj trzymamy rękę na pulsie ze względu na maleństwo. To po prostu musi być jakieś falowe ocieplenie i wtedy dopiero możemy sobie na to pozwolić.